Coraz więcej miast stawia na łąki kwietne. Oprócz często ciekawych walorów wizualnych, wzbogacają one miejski ekosystem, będąc miejscem o szerokiej bioróżnorodności. Wkrótce w Kielcach będzie realizowany pilotażowy program tzw. łąk naturalnych. Podjęliśmy decyzję o tym, żeby odstąpić od koszenia w niektórych miejscach, bądź też ograniczyć to koszenie, co spowoduje napływ czy odtworzenie naszych rodzimych gatunków, czyli jak gdyby takie chwastowisko w cudzysłowie, ono również potrafi bardzo ładnie wyglądać, ponieważ wszystkie rośliny również kwitną kolorowo, tak? Chociażby możemy sobie wspomnieć maki polne bądź też chabry. Wybrano już kilkanaście lokalizacji, w których łąki zostaną utworzone. Są to przede wszystkim tereny zielone w sąsiedztwie ulic. Mowa jest m.in. o ulicach Zagnańskiej, Grunwaldzkiej, Radomskiej czy Sandomierskiej. To, co Państwo zobaczą w efekcie, może kolorami nie zachwycać od razu, bo to, co będzie rosło, to będą naturalne kwiaty, trawy, które występują w klimacie umiarkowanym. Łąki kwietne to także więcej tlenu w miastach. Poza tym przyczyniają się one również do zwiększenia poziomu wilgotności powietrza. Pozostawianie bądź też ograniczenie koszenia powoduje to, że ta woda z opadów atmosferycznych pozostaje nam w glebie, jest deponowana w glebie, tak, i zmniejsza się również parowanie. W kolejnych etapach projektu jego inicjatorzy planują zachęcić do podobnych działań mieszkańców miasta. Zaproszenia kierowane będą m.in. do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Żeby też typowały jakiś areał pod właśnie naturalne łąki kwietne i chcielibyśmy też jakby społeczeństwo, które mogłoby się włączyć w wysiew czy w dbanie. Naturalne łąki kwietne będą odpowiednio oznaczone. Niewykluczone, że zostaną im nadane jakieś kształty, co później będzie mogło być wykorzystane na przykład w grach miejskich.